Niedawno ogołocono z drzew aż hektar Lasu Borkowskiego. Doszło do tego, ponieważ władze miasta nie były zainteresowane wykupieniem tych terenów, pomimo że właściciel oferował im ich sprzedaż. W miejsce drzew może wkrótce pojawić się na przykład osiedle mieszkaniowe. Tak okolice Lasu Borkowskiego wyglądają dzisiaj. Ale może być znacznie gorzej, jeśli ten teren trafi w ręce deweloperów. Dlatego musimy to powstrzymać. Zachęcam Państwa do dołączenia się do naszego apelu do prezydenta Majchrowskiego, żeby wykupił te tereny i urządził tu park. Podpisz petycję na www.ocalmylas.pl i wspólnie doprowadźmy do podjęcia tej dobrej dla naszego miasta decyzji. Walczymy o lepszy Kraków.